W rządzie ludowym zasiadają sami fachowcy. To prawda znana nie od dziś. Cichym bohaterem Rady Ministrów jest Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Niestety jej walka o postęp jest niezauważona przez szerokie masy pracujące miast i WSI. Tymczasem na początku września ministra Kudrycka wydała komunikat w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, z którego wynika, że tekst naukowy ma co najmniej 20 tysięcy znaków. W taki oto sposób Ministerstwo Nauki reaguje na suszę hydrologiczną, pokazując całemu postępowemu światu, że w Polsce ludowej lanie wody jest w cenie. Z komunikatu wynika również, że prace naukowe w języku radzieckim, niemieckim, angielskim, francuskim, a nawet hiszpańskim są bardziej naukowe niż prace w języku polskim i dlatego w procesie oceniania dostają więcej punktów. W taki oto sposób urzeczywistnia się postęp. W taki sposób pokazujemy, że nie jesteśmy za ściankiem Europy. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!